witamy Was na targach rolniczych w Kielcach, Agrotech. Jak widzicie, ludzi jest ogrom. My targi, sezon targów tak naprawdę zaczęliśmy już w Lublinie. Tam też tak naprawdę dopisało nam bardzo dużo klientów. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć razem z Wami w tym wydarzeniu. Zapraszamy Was na nasze stoiska, na każdych targach, na których się wystawiamy. Za chwilkę przejdziemy się po stoiskach, zobaczycie kilka ciekawych rzeczy. I tak jak widzicie, znajdujemy się właśnie przy hicie dzisiejszych targów. Jest to kombajn do zbioru porzeczki, agrestu i maliny jesiennej. Jest to absolutny hit, o którym możecie usłyszeć tak naprawdę teraz w każdych mediach społecznościowych. Jest to naprawdę złożona maszyna i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem na dzisiejszych targach Agrotech. Aktualnie znajdujemy się na hali D. Jak możecie zaobserwować, tutaj również są maszyny rolnicze. Ludzi jest naprawdę masa, jest ciężko minąć się w przejściu między maszynami, także jak sami widzimy, naprawdę ludzie dopisali na tych targach. Jak widzicie, teraz znajdujemy się przy maszynie takiej jak opryskiwacz. Wykorzystywany w sadownictwie, jest to opryskiwacz marki Bury i na takie maszyny jak ta, którą teraz widzicie, również wykonujemy atesty opryskiwaczy, robimy ich przeglądy techniczne. W obecnej chwili widzicie opryskiwacz z rękawem powietrznym i jest to jedna z metod, o których mówimy na szkoleniach ze stosowania środków ochrony roślin. Jest to metoda przeciwdziałania znoszenia cieczy roboczej. W obecnym momencie znajdujemy się na stoisku przy maszynach służących do obróbki drzew. Jest to stoisko firmy Stihl. Są to maszyny, na których obsługę musimy posiadać stosowne uprawnienia. I takie uprawnienia możecie zdobyć razem z naszą firmą. W obecnej chwili znajdujemy się na stoisku firmy Daman przy naprawdę budzącym wielki podziw opryskiwaczu. Jest to opryskiwacz, który słynie z tego, że wykorzystuje on po prostu bardzo małą ilość cieczy roboczej. Tak naprawdę rekordziści obsługujący te maszyny potrafią zejść nawet do 50 litrów cieczy na hektar. Oczywiście należy pamiętać o tym, że nie każdy środek z taką ilością wody będzie chciał współpracować. Jesteśmy na stoisku firmy New Holland przy kombajnie zbożowym właśnie tejże marki. Pamiętajcie o tym, że na obsługę tego sprzętu musimy mieć ważne uprawnienia zezwalające nam na bezpieczne operowanie tą maszyną. Ciekawostką tego stoiska jest prezentacja bębna młócącego, który możecie za chwilę zobaczyć. No i jesteśmy właśnie przy wymienionym wcześniej bębnie młócącym. Jest to bęben czterosegmentowy. Jak widzicie, każdy segment zawiera swoje oddzielne cepy. Jeżeli chodzi o ten bęben, ma on średnicę 607 mm. Każdy wprawny operator będzie pamiętał o tym, żeby sprawdzić stan zużycia cepów. Słuchajcie, spotkaliśmy dzisiaj bardzo fajnego gościa targów.
Mamy Romana Wielkopolskiego koło mnie. Cześć. No, muszę się przyznać, pierwszy raz jestem w AgroTech Kielce, ale fenomenalna impreza. Pozdrawiam Szkoltex i całą ekipę od uczestników programu Królowie Żyta, no i od wszystkich członków zarządu i koordynatorów partii ZMDK. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, z miłości do koryta. Tak jest.